pokazał komentarz dzisiejszego spotkania na gość. Hello, so first of all, congrats to Billwish. So I think they as a team had a great season so far. They won the Russian Cup with no competition. So they finished regular season at the first place. So they are good, they have good players, good coach. I think so far they did a good job and I want to wish them good luck in this like final four. Okay, so looking at us, I think we competed, we showed that kind of this season was hard for us because we lost many games in the last 3-4 minutes, so we could win. So and kind of also this series with Bydgoszcz was kind of the same. So actually we had it in second game. I think coach agrees with me that we had it in second game, and if we could take that game, probably it could be a different story now. But like again, so we missed little like a pieces, so we couldn't take it, and it was a good game tonight for sure. That again, it was a game like this, but I think you know the ones who deserve probably to go to this final four goes there. Okay, so again, good luck to you guys. So great season, and I wish you will finish great as well. Thank you. Jelena Skarbić. No, gratulacje do Bydgoszczy wygranej na awansu do następnej rundy. No co mogę powiedzieć? Dobry mecz, jak wszystkie nasze mecze, decydowały, nie wiem, dwie piłki albo dwa rzuty i tyle. Walczyliśmy obie zespoły, były trochę lepsze i no, powodzenia, grają cały sezon dobrze i powodzenia, żeby dalej weszło. Dziękuję. Tomasz Karpusz. My od samego początku zdawaliśmy sobie sprawę, że Gdynia będzie dla nas i jest dla nas niewygodnym przeciwnikiem. Mieliśmy pełną świadomość, że mecze, które wygraliśmy w sesji zasadniczej, wygraliśmy 2 punktami u siebie po dogrywce. I to, co trener podkreślił, że oni wiele spotkań przegrali w ostatnich minutach i niewielką ilością punktów. Ja cały czas podkreślałem, że gdyby nie nasze zwycięstwa po dogrywce, między innymi z Gdynią i po dogrywce w Toruniu, gdzie przegrywaliśmy już 23 punktami, z 6 porażkami mogliśmy być na miejscu 4., 5. i nie wiadomo, co by było. Natomiast no tutaj to ja nie chcę się odnosić do tego meczu, tylko do całej konfrontacji z zespołem gdyńskim. To był naprawdę bardzo ciężki przeciwnik i naprawdę jesteśmy super zadowoleni, że wyszliśmy z tej potyczki obronną ręką, bo rzeczywiście wszystkie spotkania, z wyjątkiem może tego ostatniego, które ułożyło się po naszej myśli, wszystkie spotkania były bardzo zacięte i musieliśmy się bardzo mocno napracować na to, żeby przejść do następnej rundy. Także gratuluję zespołu gdyńskiemu. To rzeczywiście dobra praca. Dziękuję. A chciałbym jeszcze podziękować przede wszystkim kibicom, bo to rzadko się zdarza na parkietach i nie tylko polskich, ale również europejskich. Jest mało takich krajów, które wzbudzają takie zainteresowanie. Koszykówka żeńska wzbudza takie zainteresowanie. No dzisiaj bardzo mocno nam pomogli kibice i za to bardzo dziękuję. Dziękuję przede wszystkim za gratulacje. Mam nadzieję, że w kolejnej rundzie uda nam się tak samo wygrywać spotkania. Wiem, że będzie ciężko. Cieszę się dzisiaj, że po prostu cieszę się, że wygrałyśmy. Tak jak trener w szatni mówił, że to będzie spotkanie do końca, tak na równi. Że punkt za punkt. Wygra ten, kto pokaże większy charakter, większą mobilizację i agresję. No, dzisiaj padło na nas. Bardzo się z tego cieszę i też chcę pogratulować Jennifer, która zastąpiła w tych dwóch spotkaniach znakomicie Julii. Mam nadzieję, że Julii już będzie z nami grała w następnej fazie. To wszystko. Dziękuję. Jedno tylko pytanie do trenera Herta, jak właśnie z Julii sytuacja wygląda? No zobaczymy, my to monitorujemy, robimy wszystko, ona jest na zabiegach praktycznie 5 godzin dziennie i robimy wszystko, żeby ją postawić na nogi. Trudno powiedzieć, czy zdążymy do roboty do niedzieli. Natomiast myślę, że już w meczach rewanżowych raczej powinna wystąpić. Czy jeszcze jakieś pytania są? Nie ma. Dziękuję bardzo.